Dzień dobry, dzień dobry! Krzysztof Rapanuje, Bobylowski się kłania. Witajcie, witajcie serdecznie na moim kanale, w mojej kuchni. A dzisiaj z cyklu Kuchnia dla laików, od razu chcę powiedzieć, że jest dzień przed Sylwestrem, zrobimy prostą sałatkę z filetem z kurczaka i na ten odcineczek oczywiście serdecznie Was zapraszam! Jak widzicie, wszystko na moim blacie jest już przygotowane, także tak szybciutko możemy przejść do dzieła. Jak widzicie, w centralnej części stoi sobie garnek i teraz będziemy dorzucać filet z kurczaka, usmażony, nabrał złocistego koloru, wrzucamy do środka. Dalej ser, około 120 gram. Wrzucamy do środka. 3 jaja też lądują w garnku. Pomidory. 3 pomidory pokrojone w kostkę. Kukurydza 120 gram. I 2 cebulki. Czerwone cebulki też ładnie, drobno pokrojone. Całość pieprzymy, dodajemy jedną łyżkę jogurtu greckiego i 2 tudzież 3 łyżki majonezu. Ja na razie rzucę 2, wymieszam i za chwilę jeszcze dodam 3. łyżkę, a my spotykamy się w części ostatniej, już po wymieszaniu. I proszę bardzo, tak powstała sałatka, bardzo prosta sałatka i z łatwo dostępnymi produktami, które na pewno znajdziecie w domu. Próba generalna? To smakuje wybornie. Także co? Ja powolku się z Wami będę żegnał. To był Krzysztof Rapa Nujon, Bobylowski. Trzymajcie się. Do usłyszenia. No i do siego roku. Widzimy się w 2024. Hej!